Otwórzmy Księgę Rodzaju, 4 rozdział. Ostatnio miałem dosyć długą przerwę od tego czasu, kiedy ostatnio się tutaj dzieliłem słowem, ale chcę kontynuować, dzielić się z kolejnego fragmentu, który następuje po tym, o którym mówiłem ostatnio, czyli ostatnio mówiliśmy o upadku człowieka, o upadku Adama i Ewy i teraz dzieje pierwszej rodziny. Księga Rodzaju, 4 rozdział, od 1 do 16 wersetu. Księga Rodzaju, 4 rozdział, od 1 do 16 wersetu. Następnie Adam zbliżył się do swojej żony Ewy. Poczęła ona zatem i urodziła Kaina. Dałam początek mężczyźnie, podobnie jak Pan, powiedziała. Potem urodziła jeszcze jego brata, Abla. Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary, Kaina zaś i jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla. Wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Wtedy Kain zwrócił się do Pana. Kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział, będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie 7-krotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. I tak Kain odszedł sprzed oblicza Pana, przemierzał ziemię tułaczą na wschód od Edenu. Ten fragment, który dzisiaj będziemy rozważać, pokazuje nam, do czego prowadzi odrzucanie Pana Boga, do czego prowadzi odrzucanie Jego rad, Jego zasad. I zanim mu się przyjrzymy dokładnie, to spójrzmy na niego tak z lotu ptaka. I okaże się, że on ma symetryczną budowę, ma budowę chiazmu, podobnie jak to było w przypadku fragmentu z 3 rozdziału. Mamy tutaj 5 części, A, B, C, B' i A'. W wersetach od drugiej części 2 do 5 mamy część A i tutaj jest opisana historia działań Kaina i Abla, a Pan Bóg jest tutaj pasywny w tym fragmencie. Potem mamy drugą scenę od 6 do 7 wersetu i to jest dialog Pana Boga z Kainem. Część B, później kulminacyjna część C w 8 wersecie, gdzie Kain i Abel są sami na polu i Kain zabija Abla. I potem mamy część symetryczną B', kiedy znowu mamy dialog Kaina z Panem Bogiem, ale już po morderstwie Abla. No i na sam koniec 15-16 werset, tym razem Pan Bóg działa, a Kain jest pasywny. I chciałbym też na początek jeszcze podkreślić, podobnie jak ostatnio, że ta historia, którą tutaj czytamy, to jest historia, która wydarzyła się naprawdę. To nie jest jakaś tam przypowieść, taka historyjka, tylko to jest zapis wydarzeń historycznych. I samo Słowo Boże co najmniej kilku miejscach mówi o tym fragmencie i mówi o nim w zupełnie taki sam sposób, jak o innych fragmentach, o których wiemy, że to jest historia, więc na tej podstawie możemy być tego pewni. Ja tylko jeden fragment chciałbym teraz przytoczyć. Możemy go znaleźć w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, 35 wersecie.
Te słowa Pana Jezusa są też zapisane w Ewangelii Łukasza. Jakbyście chcieli sprawdzić 11 rozdział, 50-51 werset. I Pan Jezus tutaj zwraca się do faryzeuszów uczonych w piśmie i mówi do nich, Mateusza 23-35, w ten sposób spadnie na was odpowiedzialność za całą sprawiedliwą krew przelaną na ziemi. Od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między przybytkiem a ołtarzem. I Pan Jezus w tym fragmencie z jednej strony potwierdza kanon Starego Testamentu, ale z drugiej strony mówi znawcom prawa, że na nich spadnie odpowiedzialność za krew sprawiedliwego Abla. No i ta wypowiedź Pana Jezusa ma sens tylko wtedy, kiedy morderstwo Abla to jest wydarzenie historyczne. No bo jakim sprawiedliwym Bogiem byłby Pan Bóg, gdyby chciał obarczać kogoś odpowiedzialnością za śmierć jakiejś fikcyjnej postaci z jakiejś historii. Ta wypowiedź Pana Jezusa nam wyraźnie potwierdza, że morderstwo Abla rzeczywiście miało miejsce. No i teraz przyjrzyjmy się dokładnie temu, co tutaj się wydarzyło. Adam i Ewa zbliżyli się do siebie i Ewa poczęła i urodziła Kaina. Urodziła pierwszego syna, swojego pierworodnego. I tutaj imię Kaina to jest ciekawa sprawa. Ono oznacza otrzymany albo stworzony. I te dwa słowa hebrajskie, otrzymany albo stworzony, są homofonami, czyli słowami, które w różny sposób się pisze, ale w taki sam sposób się wymawia. Na przykład po polsku mamy brud przez u otwarte, czyli jakieś zanieczyszczenie, albo brud przez u zamknięte, czyli jakaś płcizna. No i tak samo jest z tym otrzymanym i stworzonym w hebrajskim. No i różne przekłady właśnie różnie to rozumieją. Na przykład przekład literacki AIB, z którego czytam, no to oddaje dalszą część wypowiedzi Ewy, znaczy początek wypowiedzi Ewy, dałam początek mężczyźnie, czyli tutaj raczej tłumacz się odniósł do tego stworzony, nie do otrzymany. W innych przekładach możemy przeczytać, że Ewa mówi otrzymałam mężczyznę, czyli wtedy tłumacz raczej się skłania do tego znaczenia otrzymany. Myślę, że tutaj autor ludzki Mojżesz specjalnie stosuje takie, pod natchnieniem Pana Boga, takie dwuznaczności, bo one nam pokazują taką głębię, która jest w tym tekście. I tak właśnie Biblia Tysiąclecia, Biblia Gdańska właśnie tłumaczą wypowiedź Ewy jako otrzymałam. Jednak najciekawsza jest dalsza część wypowiedzi Ewy. Zobaczcie, że Ewa mówi, dałam początek mężczyźnie, a nie mówi, że dała początek synowi. Tak? Z reguły jak matka mówi o swoim synu, no to mówi o nim syn, nie mówi o nim mężczyzna. Natomiast Ewa właśnie w taki szczególny sposób mówi, że dała początek mężczyźnie, w innych przekładach, że otrzymała mężczyznę. No i potem mamy ciekawą rzecz. Pomiędzy tym słowem mężczyzna a słowem pan w hebrajskim występuje jeden przyimek i ten przyimek jest dosyć zaskakujący dla tłumaczy i w różnych przekładach no bardzo różnie to jest oddawane. Na przykład w przekładzie literackim jest dałam początek mężczyźnie, podobnie jak pan. W innych przekładach mamy od Pana, czyli otrzymałam mężczyznę od Pana. W jeszcze innych na przykład dałam początek albo stworzyłam mężczyznę z pomocą Pana. Więc tłumacze na bardzo różne sposoby przekładają ten jeden przyimek. Co ciekawe, ten przyimek występuje w drugim wersecie. Tam czytamy, potem urodziła jeszcze jego brata Abla. I zobaczcie, że tutaj tłumacz w ogóle go nie tłumaczy, dlatego że w większości miejsc Starego Testamentu ten przyimek jest rozumiany w taki sposób, że on oznacza, że słowo rzeczownik, który jest przed nim i rzeczownik, który jest za nim, oznacza jedną i tą samą rzecz albo osobę. No i w drugim wersecie właśnie nikt nie ma wątpliwości, że słowo brat i Abel oznacza jedną i tą samą osobę. No ale zobaczcie, że w tym pierwszym wersecie, no to dla wielu tłumaczy to jest zaskakujące, tak? Czyli co, Ewa mówi, dałam początek mężczyźnie Panu, czyli Ewa zrównałaby swojego syna jako mężczyznę człowieka i jednocześnie Boga.
No i takie rozumienie, na przykład tak to rozumiał Marcin Luther i on w swoim niemieckim przekładzie Księgi Rodzaju właśnie tak to oddał, czyli Ewa według niego powiedziała: mam mężczyznę Pana. I to pokazuje nam, że Ewa miała takie bardzo szczególne myślenie i to wiąże się z tym, że ona uważnie słuchała tego, co Pan Bóg do niej powiedział. Pamiętacie, w 3 rozdziale czytaliśmy o tym, że Pan Bóg osądził Adama, Ewę i węża z powodu grzechu. I w tym sądzie nad Ewą wypowiedziana jest tak zwana protoewangelia, czyli pierwszy zalążek Ewangelii, i Pan Bóg powiedział tam, że ustanowi nieprzyjaźń między potomstwem albo potomkiem Ewy i wężem, i że potomek, pewien szczególny potomek Ewy zrani głowę węża, a wąż ukąsi w piętę tego potomka. I na podstawie słów Ewy możemy wywnioskować, że Ewa sobie myślała, że już jej pierworodny syn jest właśnie tym potomkiem. Ona myślała, że już Kain zrani węża w głowę i odwróci skutki upadku. No ale nie wszyscy tłumacze się z tym zgadzają, więc w wielu tłumaczeniach przeczytacie właśnie, że ten przyimek jest w inny sposób przetłumaczony. Natomiast no, myślę, że warto o tym wiedzieć, że wypowiedź Ewy sugeruje, że ona po pierwsze sądziła, że Kain jest obiecanym Mesjaszem, jest tym potomkiem, który pokona węża. Ponadto ona jeszcze rozumiała to, że ten szczególny potomek, który zrani węża w głowę, będzie jednocześnie Bogiem i człowiekiem. I taką interpretację nawet potwierdzają pewne targumy, czyli takie żydowskie wyjaśnienia, żydowskie parafrazy tekstu Tanach, czyli żydowskie wyjaśnienia tego, co my byśmy nazwali Starym Testamentem. Żydzi tak to kiedyś rozumieli. No i wiemy z historii, Ewa z Adamem też się o tym przekonali po pewnym czasie, że błędnie rozpoznali tożsamość Kaina, błędnie rozpoznali tożsamość potomka, który miał zranić głowę węża, ale Ewa miała właściwe zrozumienie tej bosko-ludzkiej natury tego potomka, który pokona węża. I to potwierdził Izajasz 2300 lat później. W księdze proroka Izajasza, 9 rozdziale, 6 wersecie czytamy: oto narodziło się dziecko, syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny i Książę pokoju. Z jednej strony Izajasz zapowiada narodziny zwykłego dziecka, by się wydawało, a z drugiej strony Izajasz mówi, że ten syn będzie nazywany takimi tytułami, które wyraźnie świadczą o jego boskiej naturze. Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Także zobaczcie, że Ewa tak wcześnie miała już właściwą teologię, miała właściwe poznania, ale no w niepoprawny sposób je zastosowała. Niemniej jednak zobaczcie, że ona wyraźnie słuchała Pana Boga, znaczy nie wyraźnie, tylko dokładnie słuchała Pana Boga i wyciągała poprawne wnioski i też ufała, że te Boże obietnice się spełnią. Co prawda myślała, że to będzie wcześniej niż to było w Bożym planie, ale myślę, że to bardzo dobrze o niej świadczy. No i tyle na temat narodzin Kaina i tego, co Ewa o nim myślała. Potem Ewa urodziła brata Kaina, i tego Adam i Ewa nazwali Abel. Tutaj wydaje się, że Adam i Ewa dość szybko stracili złudzenia co do tego, że Kain pokona węża, dlatego że to imię Abel, no to ono, to jest to samo słowo, które jest w tym bardzo znanym fragmencie z Księgi Kaznodziei Salomona. Marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Abel znaczy marność. I co ciekawe, potem czytamy w 2 wersecie, że Abel został pasterzem owiec, Kain zaś uprawiał rolę. Zobaczcie, że tutaj autor najpierw wymienia zawód Abla, a dopiero później profesję Kaina, co to jest pierwszy przykład w Bożym Słowie, kiedy Pan Bóg odwraca ten porządek związany z pierworództwem. I najpierw jest zawód młodszego syna wymieniony, a dopiero później zawód, profesja syna pierworodnego. Dalej czytamy, że po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę i tak samo Abel. No i znowu w moim przekładzie, w przekładzie literackim jest napisane, że po pewnym czasie Kain złożył tą ofiarę, więc to nam sugeruje, że upłynął jakiś długi czas od momentu urodzenia Kaina i Abla, więc oni już są dorosłymi mężczyznami. To hebrajskie wyrażenie można też rozumieć tak, że w oznaczonym czasie oni złożyli tą ofiarę, więc
Tutaj znowu mamy taką dwuznaczność, taką głębię, która nam pokazuje, że z jednej strony no, oni już byli dorosłymi mężczyznami, z drugiej strony tekst sugeruje, że już wtedy, zobaczcie, to są pierwsi ludzie, i już wtedy był oznaczony czas, kiedy oni mieli składać ofiary. I trzecia rzecz, która nam z tego wszystkiego wynika, no jest taka, że najprawdopodobniej Kain i Abel nie składali tych ofiar po raz pierwszy. No dlatego, że upłynął długi czas, dlatego, że to działo się w oznaczonym czasie, czyli w tym momencie, kiedy Pan Bóg oczekiwał od nich ofiary. Na podstawie tego, kiedy urodził się Set i tego, że Adam i Ewa no, traktowali Seta jako takiego zastępcę za Abla, no a Set urodził się, jak Adam miał 130 lat, możemy wnioskować, że tutaj, gdy ta ofiara była złożona, no to już ponad 100 lat minęło od urodzenia Kaina i Abla, więc no oni już byli dojrzałymi mężczyznami. No i niektórzy komentatorzy jeszcze spekulują, że nie tylko był oznaczony czas składania ofiar, ale było też jakieś wyznaczone miejsce. No tutaj już za bardzo w tekście żadnych wskazówek nie ma, które by pozwalały tak sądzić. No ale myślę, warto wiedzieć, że niektórzy komentatorzy tak to interpretują i oni rozumieją, że to miejsce było tam, gdzie Pan Bóg umieścił ten wirujący miecz, który strzegł drogi do poznania drzewa życia. No i to oni tak interpretują, że to było takie szczególne miejsce Bożej obecności, no i jeśli ktoś chciał złożyć Bogu ofiarę, no to udawał się właśnie w to miejsce i tam składał ofiarę. No i zobaczcie, co oni złożyli. Kain złożył ofiarę z plonów ziemi, po prostu, natomiast o Ablu czytamy, że złożył ofiarę w przekładzie literackim z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Więc mamy tutaj dwie informacje. Po pierwsze, że to były pierworodne owce, czyli Abel wybrał te najbardziej wartościowe owce, które miał i z nich złożył ofiarę. No po drugie, mój przekład to oddaje tak, że on złożył tą ofiarę z tłuszczu swych owiec. Hebrajski jest tak tutaj w tym miejscu napisany, że można też to rozumieć tak, że on wybrał z tych pierworodnych owiec te najtłustsze owce, więc bardzo wyraźnie mamy podkreślone, że Abel złożył najlepsze, co miał na tą ofiarę. Czyli nie tyle, znaczy no, po pierwsze pierworodne owce, ale też najtłustsze z tych owiec, więc on oddał Panu Bogu to, co miał najlepszego. No, Kainie po prostu czytamy, że złożył ofiary z plonów ziemi. No i dalej czytamy, że Pan Bóg przyjął tą ofiarę Abla, a ofiary Kaina nie przyjął. No i znowu mogą się rodzić pytania, no skąd oni wiedzieli, że jedna ofiara była przyjęta, druga nie. Tekst nam o tym nie mówi, no i znowu komentatorzy tutaj na różny sposób wyciągają wnioski. No niektórzy mówią, że być może Pan Bóg w taki widzialny sposób przyjął jedną ofiarę, a drugą nie. No i mamy przykłady, na przykład pamiętacie, była historia, kiedy Eliasz składał ofiarę w obecności 400 proroków Baala, to wtedy Pan Bóg spuścił ogień z nieba i ten ogień strawił te zwierzęta, które Eliasz składał, więc no mogło być tak, że w taki widzialny sposób Pan Bóg na przykład spuścił ogień z nieba i Kain i Abel widzieli, która ofiara została przyjęta, która nie. No jest sporo takich ilustracji, że dym z ofiary Abla unosił się do góry, a z ofiary Kaina nie. Może tak było, ale wiecie, to byłoby niejednoznaczne, bo jakoś wiatr mógł dziwnie wiać i raz ten dym w jeden sposób się unosił, raz w inny. Mogło też być tak, że nie było nic takiego widzialnego. Po prostu Kain i Abel mieli wewnętrzne przekonanie i wiedzieli, że Abel wiedział, że jego ofiara jest przyjęta, Kain wiedział, że nie jest przyjęta. Nie wiemy, jak to było, są jakieś spekulacje, tak czy inaczej oni mieli bardzo wyraźne przekonanie i wiedzieli, która ofiara jest przyjęta, która nie jest przyjęta. I możemy się znowu teraz zastanawiać, no dobrze, no ale dlaczego jedna ofiara została przyjęta, druga nie została przyjęta? Tekst nam nie mówi wprost, dlaczego Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, a ofiary Kaina nie przyjął. Natomiast w liście do Hebrajczyków, myślę, że warto to otworzyć, 11 rozdział, 4 werset, tam mamy napisane wprost, dlaczego jedna ofiara została przyjęta, a druga nie. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 4 werset. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiarę, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary. I dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Czyli tutaj list do Hebrajczyków mówi nam,
że to dzięki wierze Abel złożył cenniejszą ofiarę niż Kain. Zobaczcie, mamy znowu potwierdzenie tego, że ta ofiara Abla była cenniejsza, ona go więcej kosztowała niż ofiara Kaina, bo wybrał pierworodne i najtłustsze owce. Natomiast Kain po prostu wybrał jakieś tam płody rolne. Ale zobaczcie, że to właśnie, czy ta ofiara była cenniejsza, czy mniej cenna, no to wynikało z wiary, którą miał Abel, czyli taką pierwotną rzecz, dzięki której Pan Bóg przyjął ofiarę Abla, była wiara, którą miał Abel, wiara, którą on się cechował. Znowu tutaj komentatorzy nie są zgodni, no i niektórzy uważają, że ta ofiara Abla, że Pan Bóg oczekiwał już wtedy ofiary z krwi, jakichś zwierząt, no bo w Starym Przymierzu tylko krew zwierząt mogła przykrywać grzechy do czasu, gdy Pan Jezus przez swoją doskonałą ofiarę może przebaczyć nam grzechy w doskonały sposób. Więc niektórzy mówią, że być może tutaj problemem było też to, że Abel rzeczywiście złożył taką ofiarę, jak Pan Bóg oczekuje, czyli z krwi zwierząt, a Kain złożył ofiarę z płodów rolnych. Inni komentatorzy z kolei mówią, że tutaj no nie mamy wprost powiedziane, że to miała być taka ofiara za grzech i Pan Bóg, wiemy z trzeciej Księgi Mojżeszowej, przyjmował też ofiary z pokarmów, ofiary z plonów. I wtedy ci komentatorzy skłaniają się, że tym problemem było to, że Kain nie wybrał najlepszych plonów, jakie miał, nie wybrał pierwocin, tylko po prostu jakieś tam plony rolne złożył, a Abel wybrał to, co najlepsze. Więc no, tak czy inaczej, czy problemem był sam przedmiot ofiary, czy problemem było tylko to, czy ten przedmiot jest cenny, czy nie jest cenny, no to tą pierwotną rzeczą, która zróżnicowała te ofiary, była wiara Abla i brak wiary Kaina. Też może być tak, że Kain nie tylko nie złożył tych najlepszych plonów rolnych, ale on po prostu chciał przyjść do Pana Boga na swoich zasadach. Zobaczcie, że tekst, tak jak mówiłem, sugeruje, znaczy no mówi, że to było po pewnym czasie, więc minął jakiś długi czas, to prawdopodobnie nie była pierwsza ofiara, którą Kain składał. No i mogło być tak, że Kain wcześniej kupował od swojego brata owce, no bo sam nie hodował owiec, kupował te owce, składał te ofiary i przyszedł taki moment, że on stwierdził, że teraz to on to zrobi po swojemu. Więc no, tak czy inaczej, zobaczcie, że Abel cechował się wiarą, a Kain tutaj no, nie składa ofiary z tego, co ma najlepsze. No i też są wątpliwości co do tego, czy on składa taką ofiarę, jaką Pan Bóg oczekiwał, czy być może właśnie próbuje tutaj na swoich zasadach ustanawiać jakiś kult, który nie jest zgodny z Bożymi oczekiwaniami. I myślę, że tutaj z tego płynie ciekawa nauka dla nas, no bo Kain i Abel obaj urodzili się w upadłym świecie. Adam i Ewa już wtedy zgrzeszyli, jak oni się urodzili. Obaj urodzili się poza ogrodem Eden. Mieli tych samych rodziców, więc myślę, że otrzymali takie samo wychowanie. Taką samą wiedzę im rodzice przekazali. A jednak tylko Abel zachował się wiarą, która podobała się Panu Bogu, a Kain nie. No i myślę, że to jest pytanie do mnie i do każdego z nas. Jak ty, jak ja odpowiadamy na objawienie, na wiedzę, którą nam przekazano? Czy odpowiadamy wiarą tak jak Abel? Czy decydujemy się działać po swojemu, tak jak Kain? Czy dajemy Panu Bogu to, co najlepsze, czy po prostu coś tam dajemy, żeby coś tam było? Tak, żeby nie można się było, że tak powiem, przyczepić, że nic nie daliśmy. No i zobaczcie, Pan Bóg przyjął jedną ofiarę, drugiej nie przyjął i Kain bardzo się wtedy rozgniewał. Czytamy w 5 wersecie. Tam jest użyty taki idiom, że zapłonął gniewem. No i w moim przykładzie jest, że posmutniał. Tak, dosłownie w hebrajskim to jest tak napisane, że jego twarz była taka opuszczona. I wtedy Pan Bóg nie zostawia Kaina samego. Zobaczcie, że Kain tutaj już no, praktycznie zgrzeszył, bo bardzo się gniewa na swojego brata. Dodatkowo no, nie złożył takiej ofiary, jakiej Pan Bóg oczekiwał, Pan Bóg jej nie przyjął. No i Pan Bóg mógłby ukarać Kaina za to, że zgrzeszył, ale Pan Bóg okazuje łaskę Kainowi i zaczyna z nim rozmawiać. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Pan Bóg zaczął rozmawiać z Adamem i Ewą po tym, jak zgrzeszyli. Pan Bóg w taki sam sposób z Kainem zaczyna rozmawiać, czyli zadaje pytania. Pan Bóg przychodzi i zadaje pytania. I
I zadaje takie pytania retoryczne. Pierwsze dwa pytania. Dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? No, Pan Bóg doskonale wie, dlaczego Kain jest smutny, jest zagniewany. Ale Pan Bóg zadaje te pytania, żeby Kain zdał sobie sprawę z tego, że on w zasadzie nie ma powodu, żeby się gniewać. No po prostu nie postąpił we właściwy sposób. Natomiast Pan Bóg też stara się, myślę, pokazać Kainowi, że to Pan Bóg, że on ma wszelkie powody, żeby się gniewać na Kaina i być smutny, no bo Kain nie złożył mu właściwej ofiary. I potem mamy trzecie pytanie retoryczne. Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? I tutaj to pytanie ma już inne znaczenie, no bo ono ma być taką zachętą dla Kaina, żeby zmienił swoje postępowanie, żeby postępował w sposób właściwy. Druga część, znaczy w zasadzie to pytanie, czyż wszystko nie byłoby w porządku, to jest bardzo trudne do przełożenia, dlatego że w hebrajskim tam jest po prostu jedno słowo podniesienia. Czyli Pan Bóg tak mówi do Kaina, gdybyś postępował właściwie, podniesienie. I tutaj znowu komentatorzy mają różne zdania, tak? Czy co oznacza to podniesienie? No i jedni mówią, że Kain nie byłby taki smutny, tak? Czyli ten smutek jest wyrażony w oryginale, że jego twarz jest taka opuszczona i Pan Bóg mówi podniesienie, czyli twoja twarz byłaby podniesiona, nie byłbyś taki smutny. Z drugiej strony to może też oznaczać, że ta ofiara byłaby podniesiona, czyli gdyby Kain postępował właściwie, to Pan Bóg by przyjął jego ofiarę. No i pewne targumy, czyli te żydowskie komentarze Tanakh, żydowskie komentarze Starego Testamentu, parafrazują to tak, że gdybyś postępował właściwie, czyż nie byłoby ci przebaczone, czyli oni to podniesienie niektórzy rozumieli jako przebaczenie. Czyli Pan Bóg tutaj no, zachęca Kaina, żeby postępował właściwie, bo wtedy będzie wszystko w porządku. I dalej Pan Bóg jeszcze jedno zdanie, dwa zdania wypowiada do Kaina. W tych zdaniach po raz pierwszy pojawia się słowo grzech w Piśmie Świętym. Po raz pierwszy pojawia się słowo grzech, które oznacza dosłownie chybienie celu. Czyli Pan Bóg mówi Kainowi, nie postępujesz właściwie i dlatego u progu czyha grzech. I znowu to słowo czyha w oryginale jest, no to znaczy czai, to się odnosi do takiego dzikiego zwierzęcia, które się czai, żeby zaatakować swoją ofiarę, więc Pan Bóg tutaj tak przedstawia ten grzech jako takie dzikie zwierzę, które no tylko się czai, żeby zaatakować Kaina. No i ten grzech chce zawładnąć Kainem, ale on ma nad nim panować. I tutaj to, co Pan Bóg tutaj mówi, jest bardzo podobne do tego, co Pan Bóg powiedział do Ewy, gdy nad nią wypowiadał sąd. To jest Księga Rodzaju, 3:16. Pan Bóg tam mówi, w moim przykładzie to jest oddane na mężu, będziesz skupiać pragnienia, a on będzie nad tobą panował. Inne przykłady o tym mówią, że Ewa właśnie będzie próbowała panować nad mężem, ale to on będzie nad nią panował. I tutaj dosłownie ta część, ostatnie zdanie z 7, że grzech chciałby tobą zawładnąć, to dosłownie to jest tak, że ku tobie zwraca się jego pragnienia, lecz ty będziesz nad nim panować. I Pan Bóg właśnie w podobny sposób jak do Ewy mówi tutaj o grzechu, który stara się zawładnąć Kainem, ale to Kain powinien nad tym grzechem panować i powinien powściągać swoje grzeszne skłonności. Także podsumowując tą rozmowę Pana Boga z Kainem, Pan Bóg już teraz mógł ukarać Kaina, no bo Kain zgrzeszył, złożył niewłaściwą ofiarę, gniewał się na swojego brata, a jednak Pan Bóg okazuje Kainowi łaskę, przychodzi do niego, rozmawia z nim i zachęca go do tego, żeby zmienił swoje postępowanie. I myślę, że tutaj warto znowu się zatrzymać i pomyśleć o naszym życiu. Może w naszym życiu też tak się zdarza, że postępujemy niewłaściwie, może już popełniliśmy jakiś grzech i Pan Bóg no, nie przychodzi od razu i nie karze nas, ale przychodzi, mówi nam, rozmawia z nami i zachęca nas, żebyśmy zmienili swoje postępowanie. I pytanie, jak ty wtedy reagujesz? Czy przyjmujesz Boże napomnienie i zmieniasz swoje postępowanie? Czy może lekceważysz Bożą łaskę, Boże napomnienie i brniesz dalej w swoim postępowaniu?
Taka postawa jest bardzo niebezpieczna, postawa Kaina, bo ona prowadzi do jeszcze gorszego grzechu. No i oczywiście każdy grzech jest w Bożych oczach obrzydliwością, jest czymś okropnym, ale niektóre grzechy mają mniejsze konsekwencje, takie ziemskie, a inne grzechy mają większe konsekwencje. Także to, że Kain tutaj złożył niewłaściwą ofiarę, nie miało jeszcze takich doniosłych konsekwencji, jak to, co zrobił zaraz za chwilę po rozmowie z Panem Bogiem. Także chciałbym nas zostawić, siebie i was, z tymi pytaniami. Jak reagujemy na Bożą łaskę, na Jego napomnienia, na Jego zachętę do zmiany postępowania. I kolejny werset, punkt kulminacyjny tej całej historii, ta centralna część chiasmu. Kain zwraca się do swojego brata, żeby wyszli na pole. Tu w ogóle ciekawostka, w niektórych manuskryptach to te słowa Kaina, wyjdźmy na pole, w ogóle nie są zapisane. I tutaj komentatorzy też dyskutują, czy to po prostu gdzieś zaginęło w czasie przepisywania, czy to jest taki środek stylistyczny, taka cisza, która ma powodować takie napięcie, żeby czytelnik się zastanawiał, znaczy był taki zaniepokojony, co się za chwilę stanie. Także Kain i Abel wychodzą na pole i Kain odrzucił Bożą radę i zamordował Abla. Zobaczcie, że Kain zrobił to z premedytacją. On nie wpadł w jakiś szał i zabił Abla tam, gdzie go spotkał, ale stworzył odpowiednie warunki. Wziął, jakoś go tam namówił, żeby poszli na pole, tak żeby byli sami, żeby Abel, nawet jeśli by wołał o pomoc, to nikt nie mógłby go usłyszeć. I Kain go po prostu zamordował. To jest pierwsze morderstwo w historii ludzkości. Od razu morderstwo z premedytacją. I to jest jeszcze bratobójstwo. Brat zabił swojego brata. W pierwszym liście Jana, 3:12, czytamy, że Kain zabił Abla, ponieważ jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Czyli no, jakby tutaj motywem Kaina było to, że Abel miał właściwy stosunek do Pana Boga, a Kain niewłaściwy. I w wersetach od 8-11 słowo brat powtarza się aż 6 razy, żeby podkreślić okropność tego, co Kain uczynił. I tak jak wspominałem, Pan Jezus potwierdził nam, że to jest wydarzenie historyczne. I to wydarzenie jakiś czas temu do mnie dotarło, że ja to się dziwię, jak słyszę o jakichś morderstwach, że ktoś robi coś okropnego, że na świecie jest tyle cierpienia. Ale ta historia mnie tak otrzeźwia, bo zobaczcie, że Adam i Ewa zgrzeszyli już w drugim pokoleniu. Doszło do morderstwa w rodzinie. Brat zabił swojego brata. Rodzice stracili jednego syna. Potem stracili drugiego, no bo Kain został wygnany. Rodzeństwo, dlatego że Adam i Ewa mieli więcej dzieci, no straciło swojego brata, de facto dwóch braci, no bo jeden zginął, drugi był wypędzony. Więc no, to mnie tak otrzeźwia, że jak no, słyszę o jakimś cierpieniu, które jest w świecie, o jakichś no, okropnych czynach, to jakby jest to, czego powinniśmy się spodziewać, bo świat jest upadły i ludzie grzeszą, odrzucają Pana Boga. I zobaczcie, że po tym, jak Kain zamordował swojego brata, znowu osobą, pierwszą osobą, która wychodzi z inicjatywą, jest Pan Bóg. Dokładnie tak samo jak wtedy, gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, schowali się przed Panem Bogiem, to z inicjatywą wyszedł Pan Bóg i On przyszedł do nich rozmawiać. I tutaj znowu to Pan przychodzi do Kaina i zobaczcie, w jaki sposób zaczyna rozmowę. Tak jak to Pan Bóg zawsze robi tutaj. Gdzie jest Abel, twój brat? Zadaje retoryczne pytanie. I zobaczcie, co robi Kain. Nie wiem. Czy jestem stróżem mojego brata? Czyli Kain nie dość, że się nie przyznaje, czyli kłamie, czyli zobaczcie, że jego grzech morderstwa zrodził kolejny grzech kłamstwa, to w moim odczuciu Kain jeszcze w jakiś sposób próbuje przedrzeźniać Pana Boga, no, naśladuje Pana Boga i odpowiada pytaniem retorycznym, czy ja jestem stróżem mojego brata? To nam pokazuje, że Kain jest no, bardzo zatwardzony, tak? Że on zrobił coś okropnego, ale brnie cały czas w tym swoim grzechu i nie tylko właśnie kłamie, nie wiem, ale jeszcze odpowiada tym pytaniem retorycznym. No i to pytanie, ono w hebrajskim jest tak wyrażone, że bardzo wyraźnie sugeruje, że odpowiedź na nie jest nie. Więc Kain mówi, no ja nie jestem stróżem mojego brata, innymi słowy nie jestem odpowiedzialny za swojego brata,
A zobaczcie, że on jest odpowiedzialny za morderstwo swojego brata, tak? On jest odpowiedzialny za to, że Abel już nie żyje, a Kain mówi, że on w ogóle nie jest odpowiedzialny za swojego brata. I Pan Bóg odpowiada kolejnym pytaniem retorycznym. Cóż ty zrobiłeś? To pytanie ma podkreślić, znaczy ono ma taki wydźwięk, co ty okropnego zrobiłeś, czyli podkreśla no, okropieństwo tego postępku, tego morderstwa Kaina. I zobaczcie, że Pan Bóg już widzi, jakie serce ma Kain, jaka jest jego postawa. No i od razu sam odpowiada, tak? Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Zobaczcie, że jak Pan Bóg, że tak powiem, przepytywał Adama i Ewę, no to oni też tak się wykręcali, tak? Oni mówili, no, że zjedli ten owoc, ale tam zwalali winę, tak? Adam mówił, no, że to ta kobieta, którą mi dałeś, to ona mi dała i wtedy zjadłem. A Ewa mówi, no tak, to wąż mnie zwiódł i zjadłam. Czyli oni się tak wykręcali od swojej winy, ale ostatecznie się przyznawali, że zjedli, tak? A Kain po prostu jest zatwardziały i nie wyznaje swojego grzechu. On mówi, że nie wie i mówi, że nie jest odpowiedzialny za swojego brata. Więc zobaczcie, że tutaj postawa Adama i Ewy po grzechu no jest trochę lepsza niż postawa Kaina. Oni wykręcali się, ale ostatecznie wyznali swój grzech, a Kain nie wyznaje swojego grzechu i no nie pokutuje po prostu. I tutaj Pan Bóg w ciekawy sposób się wypowiada, bo personifikuje krew Abla i mówi, że ta krew woła do niego z ziemi. Ta krew zachowuje się jak taki oskarżyciel, jak prokurator i ona woła o pomstę, woła do Pana Boga, żeby wymierzył karę Kainowi za to, co on zrobił. Ciekawe jest to, że Pan Bóg wprowadził karę śmierci za morderstwo, Ale dopiero po potopie, w Księdze Rodzaju, 9 rozdział, 5-6 werset, Pan Bóg mówi tak do Noego. Rodzaju, 9 rozdział, 5-6 werset. Na pewno też będę domagał się waszej krwi, waszych dusz, od wszelkiego zwierzęcia i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będę żądał krwi jego brata. Kto przelewa ludzką krew, tego krew też przeleje człowiek. Bóg bowiem stworzył człowieka na swój obraz. Czyli Pan Bóg po potopie ustanowił karę śmierci za morderstwo, ale na tym etapie ludzkości Pan Bóg nie wymierza Kainowi kary śmierci, no ale daje mu inną karę, tak? Przeklina go. I tu znowu można by dyskutować, dlaczego Pan Bóg nie skazał Kaina na śmierć. Pan Bóg dał Kainowi inną karę. Zaraz o tej karze będziemy ją rozważać, ale to jest ciekawe, że Pan Bóg de facto dał Kainowi jeszcze szansę na pokutę i to dużo czasu, tak? Pan Bóg dał mu pewną karę, ale ta kara nie wykluczała tego, że Kain mógłby zmienić swoje myślenie, swoje postępowanie. Pan Bóg tutaj powiedział Kainowi, że zostanie przeklęty, będziesz wyklęty z tej ziemi. Został wygnany z tej ziemi, w której przebywał i którą uprawiał. Dalej Pan Bóg mówi, że ziemia już nie będzie rodzić Kainowi plonów. Tutaj jest to tak w moim przekładzie, że ziemia nie użyczy ci już swoich bogactw w 12 wersecie. W innych tłumaczeniach jest, że swojej siły nie udzieli Kainowi. I tutaj Pan Bóg, tak metaforycznie można powiedzieć, że Kain przelał krew swojego brata Abla, jakby posiał tą krew na ziemię i w zamian ziemia już właśnie nie będzie dawała swoich plonów Kainowi. No i to wiązało się z tym, co Pan Bóg mówi dalej, że Kain będzie tułaczem, no bo skoro nie może uprawiać ziemi, no to musi prowadzić taki koczowniczy tryb życia i uprawiać zbieractwo. To, co mu się uda zabrać, to będzie mógł zjeść, no i jak się skończą to jedzenie w jednym miejscu, no to musi się przenieść w inne miejsce. No i tak jak wspomniałem, ta Boża kara nie wykluczała tego, że Kain będzie pokutował, że zrozumie swój grzech i będzie prosił o przebaczenie, ale z tekstu biblijnego nie wynika, żeby Kain kiedykolwiek pokutował. Nawet jak patrzymy później na losy jego potomków i na upadek moralny, który się pogłębia, to wydaje się to tym mniej prawdopodobne, że Kain kiedykolwiek pokutował. Poza tym wszelkie odniesienia do Kaina w Nowym Testamencie no, przedstawiają go jako archetyp grzesznika. Na przykład Juda w swoim liście, Juda, brat Pana Jezusa, w 11 wersecie
pisze o pewnych bezbożnych ludziach, którzy wśliznęli się do kościoła i mówi, biada im, poszli drogą Kaina. Więc Juda sugeruje, no, że Kain nigdy nie zszedł z tej swojej złej drogi. I zobaczcie, w kolejnych wersetach mamy opisaną reakcję Kaina na Bożą karę. I ta reakcja jest bardzo ciekawa. Kain tutaj mówi na początek, kara za moją winę jest zbyt wielka. Czyli Kain, no, w jakiś sposób protestuje, że ta kara jest zbyt wielka, skarży się Panu Bogu. Zobaczcie, że Adam i Ewa w 3 rozdziale, nic o tym nie czytamy, żeby oni protestowali przeciwko Bożej karze, tak? Oni poddali się tej karze, którą Pan Bóg im dał. No, oni w gruncie rzeczy, no, taki grzech o mniejszych konsekwencjach, takich doczesnych, tak, popełnili. Złamali Boże przykazanie, ale nie zamordowali jakiegoś człowieka. Kain zrobił coś bardziej okropnego, a jednak protestuje przeciwko Bożej karze. No i w ogóle ciekawe jest to, że to zdanie z 13 wersetu, ono jest, tutaj w moim przekładzie jest kara za moją winę i chyba we wszystkich polskich przekładach jest kara, natomiast tam jest po prostu słowo wina. No i bardzo często w tekście hebrajskim tak jest oddawana kara za winę, czyli jest mowa po prostu o winie i w domyśle chodzi tutaj o karę. Ale to znowu pokazuje nam kunszt Mojżesza, który pisał Księgę Rodzaju i tutaj jest taka dwuznaczność, czyli z jednej strony właśnie można rozumieć, tak jak ten tłumacz to przełożył, że kara za moją winę jest zbyt wielka, a z drugiej strony czytelnik oryginału od razu ma taką sugestię bardzo wyraźną, że moja wina jest zbyt wielka, by można mi ją przebaczyć w domyśle. Tak? Czyli Kain z jednej strony protestuje przeciwko tej karze, a z drugiej strony mówi, że ta wina jest zbyt wielka do przebaczenia. Mamy taką grę słów, która właśnie wprowadza nam taką dwuznaczność. I Kain tutaj w tym miejscu widzimy, że zdał sobie sprawę ze swojego grzechu, ale jednak to nie jest pokuta, to nie jest takie upamiętanie, że Kain żałuje tego, co zrobił, że żałuje, że zamordował swojego brata, tylko on bardziej tutaj zaczyna narzekać na swój los, na to, że on teraz tak strasznie będzie musiał cierpieć, że ta kara mu się wydaje zbyt surowa, by mógł ją znieść. Więc to są takie wyrzuty sumienia, że Kain sobie pluje w brodę, że sobie taki straszny los zgotował. To nie jest taka prawdziwa pokuta, że on żałuje tego grzechu i żałuje tego, że złamał Boże przykazanie, że zamordował człowieka, który był stworzony na Boży obraz. I dodatkowo Kain zaczyna odczuwać strach, że teraz zostanie zamordowany przez jakiegoś innego człowieka, którego spotka. I Kain tutaj w kolejnych wersetach, on jakby opisuje skutki tej kary, opisuje, dlaczego ta kara będzie dla niego taka dotkliwa. I to będzie na 4 sposoby. Czyli Kain mówi, że wypędzasz mnie z tych pól. Kain stracił swój zawód rolnika, tak? On już nie będzie mógł uprawiać ziemi więcej. Następnie mówi, że mam kryć się przed tobą. Czyli zobaczcie, że Adam i Ewa stracili możliwość bezpośredniej społeczności z Panem Bogiem po tym, jak zgrzeszyli. Także Abel i Kain, no, nie znali takiej społeczności z Panem Bogiem, jak mieli Adam i Ewa. Tak naocznie znali ją tylko z opowieści. A teraz Kain stracił nawet tą społeczność z Panem Bogiem, którą mógł mieć w miejscu składania ofiar. Więc musi ukrywać się przed Panem Bogiem, jakby jeszcze gorszą społeczność może mieć z Panem Bogiem. No, po trzecie mówi, że ma być tułaczem i wędrowcem na ziemi, czyli stracił swoje miejsce zamieszkania. Nie będzie w stałym miejscu cały czas przebywał, tylko będzie musiał się przenosić. I właśnie ta czwarta rzecz, która wiąże się z jego strachem, teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. To jest kolejna konsekwencja grzechu, czyli strach. Kain zaczął obawiać się innych ludzi. Zobaczcie, to nam wskazuje, że w tym czasie już była całkiem spora populacja ludzi na ziemi. To wszystko były dzieci Adama i Ewy, już jakieś wnuki, może i nawet kolejne pokolenia. Pamiętacie, że już około ponad 100 lat minęło od urodzenia Kaina i Abla, jak to morderstwo miało miejsce. No i ten strach był potęgowany tym, że wszyscy ci ludzie byli spokrewnieni jakoś z Ablem, więc no oni mogli chcieć pomścić swojego krewnego. I ten strach Kaina był uzasadniony.
I zobaczcie, co robi Pan Bóg w odpowiedzi na to biadanie Kaina. Kain nie pokutował, więc Pan Bóg mu nie przebaczył jego grzechu, ale Pan Bóg okazał mu swoją łaskę po raz kolejny i zapewnił mu szczególną ochronę. Pan Bóg zapewnia Kaina, że ktokolwiek by go zabił, ściągnie na siebie 7-krotną pomstę. No i pewnie wiecie wszyscy, że liczba 7 jest znakiem takiej doskonałości w Bożym Słowie i to można tak rozumieć, że Pan Bóg mówi Kainowi, że ktokolwiek by go zabił, to otrzyma taką, znaczy spotka go doskonała kara za to, pełna kara, pełna pomsta z Bożej strony i to ma odstraszać każdego potencjalnego mordercę od tego, żeby Kaina zamordować. I dodatkowo jeszcze Pan Bóg nie tylko tak słownie zapewnił Kaina, ale umieścił jeszcze na nim znak, żeby wszyscy ludzie, którzy zobaczą Kaina, zdawali sobie sprawę z tego, że nie można go tknąć, że nie można go zabijać. I ten znak z jednej strony był właśnie zabezpieczeniem dla Kaina, a z drugiej strony był ostrzeżeniem dla ludzi. No i znowu możemy się zastanawiać, bo to całkiem ciekawe, co to był za znak, co to takiego było. No i jak widzicie, Boże Słowo nam nie mówi, nie mamy żadnych wskazówek, czym dokładnie był ten znak. No jedyne, co wiemy, to to, że on musiał być widzialny, zarówno dla Kaina, jak i dla tych wszystkich ludzi, którzy go spotykali. No i to słowo, które jest przetłumaczone jako znak, jest tym samym słowem, które było używane do krwi baranka, którą Izraelici mieli obmalować o drzwia nad proże swoich drzwi, żeby anioł śmierci nie zabił ich pierworodnych w Egipcie. To samo słowo też było na przykład używane do takiego sznura, który nierządnica Rahab miała wypuścić przez swoje okno, żeby Izraelici jej rodziny nie zamordowali, jak zdobywali Jerycho. Więc no, to widoczny znak. Nie wiemy dokładnie, co to było, ale był to znak Bożej łaski i ochrony, którą Pan Bóg roztaczał nad takim okropnym grzesznikiem jak Kain. I znowu ten znak, który był na Kainie, jest taką analogią łaski powszechnej, którą Pan Bóg okazuje każdemu człowiekowi. Pan Bóg okazuje takie dwa rodzaje łaski. Okazuje łaskę szczególną tym ludziom, którzy żałują za swoje grzechy, którym przebacza grzechy i którzy rodzą się na nowo, ale okazuje też łaskę wszystkim ludziom, nawet takim, którzy się przeciwko niemu buntują, którzy nie pokutują ze swoich grzechów i to jest tak zwana łaska powszechna. I zobaczcie, że już na samym początku ludzkości taki grzesznik jak Kain, który nie upamiętał się ze swojego grzechu, który jednak jakoś biadał nad swoim losem, to Pan Bóg okazał mu łaskę i chronił go. Chronił go przez całe jego życie. Tak, i ten znak, który był na Kainie, to Pan Bóg jakby kilka celów tutaj zrealizował, no bo chronił Kaina, ale to było też takie ostrzeżenie dla innych ludzi, które miało ich zniechęcać od grzechu morderstwa, no bo to było taki znak, który w jakiś sposób mówił, że taki los czeka tych wszystkich, którzy z premedytacją mordują swoich bliźnich. No i dodatkowo Kain był wygnany ze swojej ziemi, był tułaczem, więc on z tego powodu, że nie miał stałego miejsca zamieszkania, spotykał dużo więcej ludzi, niż gdyby mieszkał gdzieś na stałe. Więc wielu ludzi musiało go widzieć, musiało widzieć ten znak i on był taką żyjącą przestrogą znaną przez wielu ludzi. No i po tym, jak Pan Bóg umieścił ten znak na Kainie, to Kain odszedł sprzed jego oblicza, przemierzał ziemię tułaczą, ziemię Nod. Zobaczcie, że on był w jakimś tam określonym terenie w tej ziemi tułaczej, ale zobaczcie, że jest napisane, że on ją przemierzał, czyli poruszał się po jakimś określonym terenie, ale nie miał tam stałego miejsca zamieszkania. I co ciekawe, ta ziemia znajdowała się na wschód od Edenu. Jakbyście zobaczyli sobie końcówkę trzeciego rozdziału, 24 werset, to tam też czytamy o tym, że Pan Bóg wygnał Adama i Ewę na wschód od Edenu. I w Księdze Rodzaju wschód jest właśnie takim symbolem grzechu, czyli grzesznicy udają się na wschód. Znowu jak ludzie budowali ziemię Babel, to też czytamy, że oni ze wschodu przybyli na to miejsce, gdzie budowali tą wieżę, więc wschód jest takim symbolem miejsca,
no, w którym żyją grzesznicy. I kilka lekcji z tego dzisiejszego rozważania już się pojawiło i chciałbym jeszcze na trzy rzeczy zwrócić uwagę. Po pierwsze, widzimy tutaj, do czego prowadzi odrzucanie Bożych zasad, Bożych przykazań. Adam i Ewa złamali, wydawałoby się, jakiś taki błahy Boży zakaz, żeby nie jedli owocu z drzewa poznania dobra i zła, bo inaczej na pewno umrą. I oni złamali Boży zakaz, zgodnie z Bożą obietnicą ponieśli konsekwencje swojego grzechu. Nie umarli fizycznie tak natychmiastowo, umarli duchowo i nie mieli już relacji z Panem Bogiem. Ale zobaczcie, że zanim oni jeszcze umarli fizycznie, to ich syn już umarł fizycznie. I te konsekwencje grzechu w przypadku Kaina były wielokrotnie, no były zwielokrotnione. Adam i Ewa musieli zmierzyć się ze stratą swojego młodszego syna, stracili starszego syna, który zaczął tułać się po ziemi. Dlatego chciałbym zachęcić siebie i każdego z nas, żebyśmy przestrzegali Bożych rad, Bożych przykazań. Może coś nam się wydaje jakieś takie błahe i nic takiego się nie stanie, jakbyśmy byli nieposłuszni. A jednak zobaczcie na ten przykład Adama i Ewy i tego, jakie konsekwencje grzechu w swoim życiu oglądali. I te konsekwencje też się przenosiły na ich dzieci. Te dzieci też musiały ponosić konsekwencje swojego grzechu, no ale on wynikał z tego, że wcześniej rodzice zgrzeszyli. Oczywiście też chciałbym zwrócić uwagę na to, że będziemy przestrzegać Bożych przykazań, żyć zgodnie z Jego Słowem, to wcale nie jest gwarancja dobrego i beztroskiego życia. Popatrzcie na Pana Jezusa, On nigdy nie zgrzeszył, a jednak został ukrzyżowany i tak wiele wycierpiał, więc no wcale nie jest tak, że jeśli będziemy przestrzegać Bożych przykazań, to będziemy mieli beztroskie życie, ale apostoł Paweł napisał, apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, 3 rozdziale, 17 wersecie, pierwszy list Piotra 3:17. Lepiej bowiem, jeśli taka jest wola Boga, cierpieć za to, że się czyni dobro, a nie zło. Więc no myślę, że tutaj te słowa Piotra są bardzo, bardzo głębokie. Lepiej naśladować Pana Jezusa i cierpieć za to, że się czyni dobro, jeśli taka jest wola Boża, niż cierpieć za to, że uczyniło się coś złego, tak jak to zrobił Kain. Po drugie, chciałbym zwrócić uwagę na to, na tą krew Abla, która została spersonifikowana i która wołała o pomstę, a autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale odnosi się do tej krwi i zestawia ją z krwią Pana Jezusa. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 23 i 24 werset. Jeszcze przeczytam jeden fragment z 22 wersetu, żebyśmy mieli cały kontekst, albo cały, 22 do 24. Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Zobaczcie, że tutaj autor listu zestawia krew Pana Jezusa i krew Abla i mówi, że krew Pana Jezusa przemawia wyraźniej niż krew Abla. I krew Abla przemawiała, wołała o pomstę, zachowywała się jak taki prokurator, oskarżyciel, a krew Pana Jezusa mówi wyraźniej, w innych przekładach mówi o lepszych rzeczach niż krew Abla. No bo o czym mówi krew Pana Jezusa? Pan Jezus tuż przed tym, jak umarł, to jest zapisane w Ewangelii Łukasza 23-24, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Zobaczcie, że Pan Jezus zupełnie coś innego mówi niż krew Abla, która oskarżała, a Pan Jezus mówił o przebaczeniu i Jego krew właśnie też mówi o tym, że nasze grzechy mogą być przebaczone. Jeśli tylko będziemy z nich pokutować, to możemy otrzymać przebaczenie od Pana Boga. Zobaczcie, że ta krew też nam mówi o tym, że Pan Bóg nie jest jakimś takim Bogiem, który przymyka oko na nasze grzechy i który
tak po prostu nam przebacza, tylko ta krew mówi nam o tym, że kara za mój, za twój grzech została poniesiona. Krew Pana Jezusa została przelana i to nie jest tak, że te grzechy, które Pan Bóg nam przebacza, to one nie zostały, że kara za nie nie została poniesiona. Pan Jezus poniósł karę za te grzechy. I po trzecie, znowu krew Abla wołała o tą pomstę, wołała o karę, a krew Chrystusa umożliwia nam pojednanie z Bogiem. I to nie tylko pojednanie z Panem Bogiem, no bo Pan Bóg wzywa, żebyśmy przebaczali tym, którzy wobec nas zawinili, więc umożliwia też nam pojednanie z innymi ludźmi. Czyli zupełnie lepsze konsekwencje wołania krwi Pana Jezusa niż wołania krwi Abla. I podsumowując, ta trzecia rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to, że historia Kaina i Abla wskazuje nam na Chrystusa. No w taki sposób, o jakim już mówiłem, czyli krew Chrystusa woła w inny sposób niż krew Abla. Ta historia Kaina i Abla wskazuje nam również na Ewangelię. Zobaczcie, że Kain rozgniewał się na swojego brata i go zamordował. I w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, w 10 przykazaniach mieliśmy powiedziane nie zabijaj, nie morduj. A Pan Jezus w kazaniu na górze pokazał, o co Panu Bogu chodzi w tym przykazaniu. Chodzi nie tylko o to, żeby fizycznie nie mordować, ale o nasze serce. I Pan Jezus w kazaniu na górze Mateusza 5:22 powiedział, każdy, kto żywi gniew względem swego brata, będzie podlegał karze. Kto podepcze jego godność, stanie przed Radą Najwyższą, a kto go nazwie głupcem, skończy w ogniu miejsca wiecznej kary. Myślę, że łatwo jest nam powiedzieć, ja nie jestem taki zły, bo ja nikogo nie zamordowałem, tak? Ja nie jestem chociażby tak jak Kain w tej historii. Ale Pan Jezus mówi, że wystarczy, że jesteśmy już na tym pierwszym etapie. Jeszcze nie przeszliśmy do tego morderstwa, tak jak Kain, ale gniewamy się na kogoś. Kain pałał gniewem, był bardzo zdenerwowany na kogoś. To Pan Jezus mówi, że już jeśli żywimy gniew względem swojego bliźniego, to będziemy podlegać karze. I to nam wskazuje na Ewangelię, na potrzebę Bożego przebaczenia, na potrzebę Bożej interwencji. Dlatego, że żaden z nas nie jest w stanie sprostać Bożym przykazaniom i Bożym standardom czystości i świętości. Każdy z nas zgrzeszył i każdy z nas zasługuje na wieczną karę, na potępienie. Ale Pan Bóg tak bardzo nas ukochał, że zapewnił drogę wyjścia. Zapewnił drogę wyjścia, dlatego że posłał swojego Syna, człowieka i Boga w jednej osobie. Zobaczcie, Ewa myślała, że to już Kain będzie tym, który zrani węża, a tak naprawdę Mesjasz przyszedł dopiero około 4000 lat później. Dopiero wtedy pojawił się ten zapowiedziany już na początku świata potomek kobiety, który zranił węża w głowę, a którego wąż ukąsił w piętę. I to Pan Jezus właśnie pokonując węża poniósł tą karę, na którą zasługiwałem ja, na którą ty zasługiwałeś. I chciałbym zachęcić wszystkie te osoby, które jeszcze nie oddały swojego życia Panu Bogu, nie prosiły Go o przebaczenie swoich grzechów, żebyście to zrobili już dzisiaj, żebyście poprosili Go o to, żeby obmył was krwią Pana Jezusa, żeby ta krew mogła zmyć z was te grzechy, które popełniliście, te grzechy, które oddzielają was od Niego, które uniemożliwiają wam społeczność z Bogiem. Może próbujesz w jakiś inny sposób dostać się do Pana Boga, może właśnie postępujesz tak jak Kain, tak? Kain nie dawał Panu Bogu tego, co najlepsze, tak jak zrobił Abel. No i możemy też mieć takie podejrzenia z tekstu, że jednak Pan Bóg oczekiwał wtedy ofiary ze zwierzęcia, ofiary z krwią, a Kain chciał to zrobić po swojemu. No i może ty też próbujesz tak po swojemu, jakimiś dobrymi uczynkami zbliżyć się do Pana Boga w jakiś inny sposób, tak? A Pan Bóg mówi, że jest tylko jedna droga, w jaki sposób można do Niego dojść, tylko poprzez Jego Syna, poprzez Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zachęcam do tego, żebyś właśnie przyszedł do Pana Boga na Jego zasadach. Też zdawaj sobie sprawę, że to jest poważna sprawa, że Pan Bóg daje przebaczenie za darmo, ale w zamian oczekuje całego twojego życia. On nie będzie zadowolony, jak zrobisz coś takiego jak Kain, tak? Który przyniósł po prostu jakieś plony rolne. Nie przyniósł tego, co najlepsze. Pan Bóg oczekuje tego, co najlepsze od nas.
Dlatego zachęcam do tego, żebyś podjął taką decyzję, podjęła taką decyzję, jeśli tego nigdy nie robiłeś, nie robiłaś, ale dobrze to przemyśl. I jeśli podejmujesz taką decyzję dzisiaj, to zachęcam do rozmowy po nabożeństwie, czy ze mną, czy z którymś starszym zboru, członkiem rady zboru, żebyś z kimś się tym podzielił i powiedział o tym. Zachęcam też wszystkich, którzy są Bożymi dziećmi, którzy jesteśmy Bożymi dziećmi, do tego, żebyśmy postępowali tak jak Abel, żebyśmy dawali Panu Bogu to, co najlepsze z tego, co mamy. Czy to z naszego czasu, z naszych myśli, z naszych czynów. Amen.